Szczęść Boże i dobry wieczór. Dzisiaj się pożegnamy z Eliaszem. Pożegnamy się z kimś, kto do końca pozostaje tajemnicą. Eliasz to znaczy człowiek, który nie umarł. Jest takie stare podanie żydowskie o tym, że anioł śmierci przychodzi do Pana Boga i mówi: pozwól mi zabrać Eliasza. Na co Pan Bóg odpowiada: no wiesz, ale ja specjalnie dla Eliasza stworzyłem niebo i on ma wstąpić do tego nieba. A anioł śmierci mówi: no ale wiesz, Panie Boże, jak tak się wydarzy, to już nikt nie będzie chciał normalnie umierać. Pozwól mi po niego pójść. No i ten anioł dusiciel, to jest ciekawe, bo w tej narracji żydowskiej pojawia się to imię, anioł dusiciel idzie po Eliasza, no ale Eliasz wziął tego dusiciela pod piętę i w tym momencie wzniósł się do nieba. No bo właśnie, tajemnica Eliasza i tajemnica jego śmierci to jest ten ostatni moment, w którym oglądamy jeszcze proroka i próbujemy sobie zadać pytanie, jakie znaczenie ma to, czego jesteśmy świadkami. W drugiej Księdze Królewskiej, zaraz na początku, żegnamy się z Eliaszem. Zanim jednak to nastąpi, to jesteśmy świadkami rozmowy Eliasza z jego uczniem. W tle pojawiają się jeszcze inni prorocy. Eliasz oczywiście znowu jest w drodze, z jednego miejsca przechodzi do Jerycha. Jak już jest w Jerycho, to chce z tego Jerycho wyjść, podąża w kierunku Jordanu, bo już wie, że to jest ten moment przejścia. I znowu mamy taki cytat z historii Mojżesza, dlatego że każda wędrówka wiary, każda droga wiary, także moja osobista i Twoja, jest zawsze wejściem w wiarę narodu wybranego, w wiarę Kościoła. I teraz Eliasz zatrzymuje się przed rzeką Jordan, zdejmuje swój płaszcz i tym płaszczem uderza w rzekę i dzięki temu przechodzi na drugą stronę. Płaszcz jeszcze odegra w tej historii pewną rolę, dlatego że jego właścicielem zostanie Elizeusz, który o to prosi. Daj mi swoją moc, daj mi swój dar proroctwa. Pozwól, żeby dwie części Twojego ducha zstąpiły na mnie. Eliasz mówi: o straszną rzecz prosisz, bo to jest rzeczywiście jak chodzenie w ogniu, jak zbliżanie się do ognia. Nakłada płaszcz i zostawia ten swój prorocki płaszcz Elizeuszowi. I w tym momencie dzieje się coś absolutnie odjazdowego. Pojawia się tajemniczy, ale bardzo widowiskowy rydwan i konie. Zarówno rydwan, jak i konie są z ognia. I Eliasz zostaje wzięty tym rydwanem do nieba. To jest ciekawe, dlatego że ten, który zamknął niebo swoim słowem, który walczył z Baalem, bo to jest dokładnie niebo, to i chmury, i burze, i grzmoty, to wszystko jest, i ogień, to są atrybuty Baala. I teraz kto jest tak naprawdę Panem stworzenia, Panem nieba, Panem ognia? Okazuje się, że Jahwe, który zabiera swojego umiłowanego sługę do nieba. Dziwna ta śmierć, dziwne to odejście, tajemnicze. Trudno je w ogóle jakoś tak sensownie skomentować, ale tutaj dotykamy czegoś, co już jest takim obrazem mistycznym, że my jesteśmy wciągnięci w ten ogień chwały. Ogień, o którym tutaj była mowa w ciągu naszych spotkań z Eliaszem, przybierał bardzo różne postaci, bo z jednej strony był tym ogniem
ogniem chwały Boga, Jego obecności, tym ogniem, przed którym kiedyś, dawno temu, stanął Mojżesz i rozpoznał Boga w płonącym krzewie. Był to ogień Bożej chwały, mocy i obecności, który rozświetlał nocą drogi na pustyni. Był to ogień nieobecności Pana Boga, o czym przekonał się Eliasz na Bożej Górze Choreb. A teraz mamy do czynienia z ogniem, który jest ogniem chwały, z ogniem uwielbienia, ogniem, który już nie tylko oczyszcza, ale jest udziałem w mocy Boga. Być może próbując w ten sposób opisać to, na co patrzymy, zbliżamy się tak i odsłaniamy jakiś rąbek może tajemnicy. Eliasz, człowiek jak ogień, o słowie jak ogień. Teraz ten ogień jest ogniem uwielbienia. Gdzieś na końcu tej drogi z Eliaszem stawiam sobie pytanie o to, kim jestem. Stawiam to pytanie również Tobie, kim Ty jesteś. Jeżeli szukam uczciwie odpowiedzi, to gdzieś chyba muszę tak po prostu powiedzieć, że odkrywam to, że jestem stworzony dla Boga, stworzony dla światła, stworzony dla drugiego człowieka, że tego uczył mnie Eliasz i gdzieś przez takie doświadczenia mnie przeprowadzał, ale jest też taka w tym wszystkim mądrość niezwykła, taka, że człowiek jest kimś, kto jest zaproszony do drogi, do stawania się. Można powiedzieć, pozostaje w takim niekończącym się, nieskończonym procesie. Ciągle jakby jest wypalany przez Boga na nowo. Raz jest w ogniu uwielbienia, innym razem w ogniu utrapienia, w ogniu tęsknoty, ale też w ogniu, w którym doświadcza ciszy, spokoju, milczenia Boga. Uczymy się. Uczymy się Boga. I jeżeli mogę, puentując te nasze spotkania, powiedzieć coś o Eliaszu, to dziękuję mu za to zaproszenie do bycia w drodze. Dziękuję za to, że rozpala przez swoje słowo, przez swoją postawę, przez tą taką bardzo ludzką stronę swojego życia i zmagań i zmiany, rozpala we mnie pragnienie Boga. Ja chcę płonąć. Nie wiem jak Ty. Amen.